Ustawa z 17 stycznia 2019 roku zmierza do tego, aby objąć turystykę społeczną także z płatami, z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Turystyki. Jest to bardzo ważna sprawa, dlatego że do tej pory wydatki tego funduszu przeznaczone były na modernizację różnych sportowych obiektów, na inne wszystkie zadania, ale brak było zapisu o tej możliwości dofinansowania właśnie turystyki socjalnej, tej społecznej. I chcę tu podkreślić, że ta ustawa, zmiana w tej ustawie została wprowadzona w wyniku petycji, jaką skierował do Sejmu Polska Organizacja Turystyczna, PTTK. Turystyka socjalna pomaga osobom o najniższych wynagrodzeniach, osobom niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży, także sięgania po to dobro, jakim jest turystyka. Zwiedzanie, poznawanie Polski. Jest taki program Zobacz Polskę. Między innymi właśnie będą mogli korzystać ci, którzy z różnych powodów, a szczególnie z braku środków, nie będą mogli w tym uczestniczyć. Ta nowelizacja to umożliwi, a minister mocą także tej zmiany, właściwy minister ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy wydać stosowne rozporządzenie, w którym określi zasady korzystania, wzór wniosku o taką dotację do takiej formy turystyki. I to wszystko będzie szczegółowo podane, określone. Poczekamy na te rozwiązania. Zarówno w Sejmie, jak i u nas w Senacie ustawa spotkała się z powszechną akceptacją, powiedziała. Na komisji, podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, których ja byłam sprawozdawcą tej komisji, nie było pytań nawet, nie było wątpliwości, jednogłośnie zostały te zapisy wprowadzone i akceptowane, dlatego że jak to, co wcześniej powiedziałam, wszyscy zdajemy sobie sprawę jako parlamentarzyści, którym leży na sercu i rozwój gospodarczy, ale też troska o poszczególnego obywatela, a szczególnie właśnie tego biedniejszego, wykluczonego. Dlatego tak spotkała się ta ustawa z powszechną akceptacją.